to witamy wszystkich z Ligoty na skiturach. Piękna zimowa sceneria, więc udajemy się na rajza. Zmierzą do lasu. Wiecie mi ciepło robi, ale to dobrze. Skitury, niecodzienny widok w mojej okolicy. Ale też wiadomo, że niecodziennie jest tyle śniegu. Pięknie to wszystko wygląda. Zobaczcie to. Te widoki. Zobaczcie. Piękna zimowa pogoda. Nie mogę być dzisiaj w górach. Siostra jest na Santorii. A ja niestety dzisiaj muszę iść na noc do roboty, ale to nie przekreśla aktywności. Dlatego tak inaugurujemy sezon narciarski. Mi się wydaje, że jeden z najbardziej nieoczekiwanych sposobów. Zobaczcie, jeszcze raz ten widoczek. Moja okolica skąpana w śniegu. Szkoda, że jeszcze jutro i zacznie się tajenie. Zacznie się coś bardzo nieprzyjemnego. To co tak trzasko, to oczywiście moje narki. Już w zabrzeskim lesie, w zasadzie to w Czarnolesiu, na takim skrzyżowaniu pożarówek, u nas to nazywają linia leśno, dlatego nie do końca widać, ale przecież nie, to jeszcze nie jest to skrzyżowanie. Chyba no, tu nie był, gańba trochę. Dobra, no to idziemy dalej. Stracić się tutaj roba nie straci, bo jest mi znany ten las. Chociaż to co przed chwilą Brzech powiedział, może tym uprzeczyć. Ale tak jak godą, jestem niecały kilometr od chałupy, więc nie ma się czego obawiać. Myślę, że to jest nawet dobra taka alternatywa na skitury w górach. Myślę, że też przy dzisiejszych cenach paliw trzeba umieć wykorzystywać takie okazje, bo śnieg w Ligocie, uwierzcie mi, to nie jest zbyt częsty widok już zimą, zwłaszcza taką jego ilość. Tak więc, jak to Dariusz Szpakowski kiedyś powiedział, wspaniały komentator sportowy, który dzisiaj będzie komentował finał mundialu w Katarze, on to powiedział, a teraz będę do skrzyżowania dochodzić, on to powiedział, że jak się mimo co się lubi, to się lubi co się ma. I to jest słuszna sprawa, słuszne stwierdzenie.
Pamiętajcie też, że ja nie należę do ludzi, którzy by w jakiś sposób przy takiej pogodzie nawet kiedy muszą iść do roboty na wieczór, żeby siedzieć w chałupie. No wiadomo, że jeżeli jest to poniedziałek, no to na rajza nie pojada. O pieruna. Straciłeś, kurczę. Fokarzek stracił. Nic. Trzeba się będzie cofnąć. Się cholera odpiła. Ja się nie kapnął. Nawet kiedy. No to trudno. Trzeba iść tym samym śladem. Do chałupy i jakoś to będzie. Foka się mi odpiła. No. A, przypadki się zdarzają. Tam ktoś za mną szedł. Więc jeżeli znaszał, to pewnie już i nie będzie. Nawet jak się straci, to nie jest to jakiś wielki problem. Tak więc dodatkowe kilometry będą. Nawet jeżeli się straci tutaj w lesie, to jest bardzo prawdopodobne, że się straciła tu w lesie, to będę musiał czekać, aż śnieg stopnieje. Ale dobrze, że się kapną. Kurde, jak ta Franca mogła się odbyć? No to nic, zmienimy trasę, będzie lepiej. Foka się znalazła, była w lesie. Dopiero za drugim podejściem, że ją znalazł. I w końcu próbowałem to tam zaś przykleić. Nie udało się, zaś by mi to spadło. A więc uznałem, że tu jest taki teren, że w zasadzie nie muszę mieć foków. I też się do fajnie iść. To nie są góry. To jest teren bardziej płaski, więc możemy tak zrobić. Piękna zimowa sceneria, niestety jeszcze tylko 2 dni i potem zacznie się odwilż, wszystko będzie tajeć, a jest śnieg bardzo sypki i bardzo fajnie się po nim jedzie. Niestety nie mogę być dzisiaj w górach, trzeba iść na noc do roboty, więc wolę zrobić to u nas, tutaj, na miejscu, przy chałupie. Jak już godołek, wiadomo też, że i też nie mam auta. Co prawda siostra jest w górach, dziś ona czantori, ona wykupiła karnet na cały sezon na czantorię za 700. Jest to opłacalny interes. Zwłaszcza, że dzisiaj jeździ i wczoraj za darmo. Więc no, był to dobry ruch. Szkoda, że ja o tym nie wiedział, bo bym też tak pewnie zrobił. No ale nie muszę jeździć tylko na jednym stoku. Plany są takie, żeby odwiedzić wszystkie stoki w Ustruniu i Wiśle. Wielki nieobecny ostatnich sezonów to Palenica. Jak wiemy, ona nie rusza w tym sezonie, a warunki są wręcz wymarzone do nas.
No i sytuacja jest też taka, że z tą palenicą jest taka sprawa, że oni bardziej chyba na rowerzystów postawili niż na narciarzy. Szkoda, bo naprawdę fajnie tam było. Mam obiecane, że za rok ruszę. Ale wiecie, jak to z tym obiecanym jest. Obiecanego to się zawsze dużo zmieści, a z realizacją jest ciężko. Dobra. A więc dzisiejszy taki falstart, ale damy radę. Mamy czas, jest dopiero pierwsza po południu. Więc tak, do czwartej śmiało można łazić. No, po tym już też nie ma co przesadzać, bo wiecie, trzeba iść do roboty, a przed robotą trzeba też się trochę dychnąć. A najgorsze jest to, że jakby się chciał dusza wykąpać, to nie mam za bardzo jak. Mamy jakoś awaria wodociągów. W ogóle to ten tydzień to jest same jakieś awarie u nas. Pierwsze to się wodociąg zepsuł w Goczałkowicach. Taka rura 1,70 m średnicy, co łączy Goczałkowice z Czańcem, szczeliła i zalało chałupy, słuchajcie. Przy minus 10 stopniach zalo to chałupa. No to powodzenia w osuszaniu. Tak, i w tym miejscu roba się kapnął, że nie ma foki. Już dalej nie ma śladów. A ja właśnie jestem przy tym skrzyżowaniu tych leśnych linii. Tak na dłuższą metę to się trochę zastanawiam, czy nie iść w lewo. Także dawno, dawno nie chodził. Porę roków, bo tam prosto to dojdziemy do wiślanej trasy rowerowej. A więc no zobaczymy. Też nie, widzę, że tu w lewo to jest zarośnięte dość prosto. Więc raczej się tam pchać nie będziemy. Prosto na WTR-ka. A więc idziemy w prawo. Chciałoby grać w randonautika, kurczę, dzisiaj. Ale mi się nie chce. Przecież nic mi tu nie grozi, żadnych anomalii tutaj nie ma. Moim zdaniem to wszystko, co tam jest, to są pierdoły. Dobra, cisnemy. 50 metrów przede mną jest druga, ale tutaj mamy problem, bo niestety jest krzypopka. Jak tu przez ta krzypopka przejść? Ja zapomniał, że ta krzypopka tutaj jest, to jest leśnica. A więc kiedyś tu był mostek, nawet chyba tam widzę, że jest, więc to sprawdzimy. Raczej nie chciałbym wpaść do krzypopki i zamoczyć budki. Kurczę, to może nie być mostek. To jest ino drzewo zasypane śniegiem. Więc kurczę, jest kłopot, jak się tu przedostać. Jakoś trzeba będzie pokombinować, śniegu dosyć sporo. No za 30 cm tego śniegu będzie u nas. Więc coś się złomał. Nie jest to zbyt pewno przełazić po takim drzewku tutaj. Jak to tu wygląda sytuacja. No jeszcze się ześlizgnę i będą jaja. Tu coś, to dość szeroki, ale co to jest? Stoję na tym, żeby się nie obalić.
bite w krzypopkę. Ło! Udało się. Przelozłem. Po jakimś drzewie we przelos. Trochę to było ryzykowne, ale się udało. Suchą nartą przeleźć. Pięknie tak szybko wygląda w tym śniegu. W ogóle jak cały ten las. To jest obraz prawdziwej zimy, słuchajcie. Szkoda, że zimy już są tutaj takie rzadkie. Znaczy śniegi. No bo niestety to może być tak, że teraz będzie śnieg, teraz będzie tak dużo śniegu, a potem przez resztę zimy wszystko będzie ciulowate. Dobra, doszliśmy do drogi z Miliardowic na Czarnolesie. W zasadzie to nie musiałby iść lasem tutaj, ale tam po prawej stronie jest główna droga, z tym, że główna droga, wiecie, że jest posuta solą i nie da się tam na ski wyrazić. Ludzie idą. Wynał. I możemy dalej przejechać. Po drodze do stacji kolejowej Zabrzeg Czarnoleś. Tak się myśla, żeby się nie wybrać na Wałgo Czałkowicki. Może na dziko plaża? A może nie. Mam 1000 pomysłów już. To dobrze się lokuje. Kurczę, droga do Czarnolesia nie jest odśnieżana. Widać, że auta tutaj grom śnieg podwozi. Trzecie, Wiślana trasa rowerowa jest trasą właśnie też przeznaczoną zimą do narciarzy biegowych. To taki był jej zamysł. A więc tutaj, jeśli chodzi o ten rodzaj sportu, to ten odcinek Zabrzeski tutaj w lesie się do tego doskonale nadaje. Ale pięknie to wszystko wygląda. Można łazić. Można łazić. Można jeździć. Na jesieni można wykąpać po razie. Szkoda. Myślałem o tej zaporze, ale jakoś nie chce mi się tam iść. Warto też dodać, że w przyszłym roku tędy przejeżdżać będzie Wisła 1200, ultra maraton rowerowy, bikepackingowy bardziej. Jest zmieniona trasa na terenie naszej gminy i na terenie gminy Chybie. Oni tam jeździli tymi słynnymi wałami. Teraz nie pojadą w przyszłym roku i pojadą właśnie między innymi tędy, tutaj przez Czarnolesie. Tak więc fajna sprawa mi się wydaje. No i niewątpliwie dobry pomysł, chociaż na 1200 km na rowerze dla mnie to by było
ho. Słuchajcie. Nierealne. A druga informacja jest też taka, że to nie jest jedyny maraton rowerowy, który przejedzie przez naszą gminę. I też informacja jest do wszystkich tych, którzy w naszej gminie jeżdżą na rowerach. Ja wiem, że sceneria i okoliczności nie są może zbytnio odpowiednie, żeby gadać o rowerach, ale są my na trasie rowerowej. Widzę, że znak WTR tutaj, który tutaj był po prawej stronie, gdzieś wyparował. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi, ale widzę, że też tu ktoś jechał rowerem. Na pewno nie było jak to ją. Chociaż tydzień temu że tu jechał. Więc jeśli chodzi o ten drugi ultramaraton rowerowy, to każdy z nas może w nim wziąć udział. Sytuacja jest taka, że jeszcze nie znam dokładnie trasy, ale nie będzie źle. Tego co widziałem, jakichś takich wielkich przewyższeń tam nie widać na trasie. Tak więc między innymi Roztropice, ale to chyba będzie tam najwyższa trasa. Tak więc no domy sobie jakoś radę i gańba by było nie wystartować, bo przejedzie przez Brunów i właśnie Ligota tam trochę liźnie. No i tu był znak WTR-u i znak pewnie jakaś będzie w Krzypowce. Pod śniegiem nie jestem w stanie go teraz znaleźć. A jakby ktoś się pytał, to widzieliście to skrzyżowanie tych linii leśnych, co ja tam dodał, że jest, no to tu bym wyszedł wtedy. Ale nadłożyłem sobie trochę drogi, zresztą moim zdaniem słusznie, aczkolwiek trzeba cały czas pamiętać, że trzeba iść na noc do roboty, więc szaleć też nie ma za bardzo co. Ale nie wykorzystać takich warunków. O, widzę znak WTR-ki. Wywalony. Aha. Widzicie? Jest tam metalowa rurka. Wywalony znak WTR-ki. Mogę się tam go zlić. I go kajś tutaj oprzyć. Dziady pieruńskie nie dbają o to. Lód, ale lód. To jest znak WTR-u. Oczywiście. Jakbyś miał taki długi chwyt, to byś go znaszał. Zobaczcie, wszystko dziady wywalały. Co za pieruńska banda. Wpuszczali pewnie drzewo i wpuścili też znak. O, a wiem, się tutaj nie ześlizgnę, to będzie super. O, już się zaślizgnę. Jest straszne. O, pierun. A jednakże pod znartą do wody. Teraz co? Aha, narta się mi zbiła. No i nie mam teraz jak stanąć za bardzo. Aha. Ciężko sprawa. Ho, ho, ho. Ratuj tu człowieku.
wszystko. Ach, jak go już weszło. Widzicie? Jest znak. Gorsze jest to, że teraz mi się bdzielut robił na narcie. Ha, ha, ha. Co ja to tam robił? Wbiła się ta dziadrucha tam z tyłu. Teraz zrobimy. Oj, 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 roba. Ty zawsze musisz coś wypierdolić. No, taka już ta moja śląska natura. O, widzicie, jest znak, stoi, musi stać, przypopce, bo przypopce, ale stoi. Dobra, nie będę go dalej wyciągał, znaczy wtedy jak nie będzie śniegu. Ja się tu muszę wydostać. Dobrze. A widać, że nie dotknęło. Że jest taki. Ktoś tu coś idzie. Dobrze. Fajna sprawa. No i jak widzicie, mamy przeszkody na trasie, ale ta pani na tych biegówkach tutaj szła. Słuchajcie, widzieliście to? Też fajna sprawa. Za chwilę będę skręcał w lewo w stronę szczelnicy. Te przezaprzęgi tutaj biegły. Mam już prawie 8 km. Trochę już czuję zmęczenie, więc będę się kierował już po chałupie. A potem będzie regeneracja i o 21:00 do roboty. Miała być rajza rowerowo do roboty, ale wszystko na to wskazuje, że będzie jednak autem. Tyle, że nie moim, a siostry, o ile, jeśli mi go pożyczy i to na tydzień, słuchajcie, bo wiecie, że u nas są takie zasady, że baby i auta się nie pożyczą, ale chyba w rodzinie to nie obowiązuje. Piękna ta zima, szkoda, że to jeszcze poniedziałek i
we wtorek zacznie się maraz. No ale powiem w ogóle, a co za przęgisz ten cały? Ja? Ale powiem w ogóle, nie wyjść z chałupy w tak piękną pogodę. Grzech. Grzech niesamowity. Ja się zbliżam w stronę Strzelnicy. Jakieś 4 km do chałupy. Więc fajna sprawa. Dzisiaj o finał mundialu, jakże powiedział, ale ja nie będę oglądał, bo mi się po prostu te futbale znudziły. A poza tym, co to za przyjemność siedzieć przed telewizorem i pić piwo. Dla mnie to jest żadna przyjemność. Dla mnie przyjemność to jest właśnie to, co teraz widzicie. Ruch, oddech, wolność, energia, radość. Chociaż dzisiaj nie ma rajzy rowerowej, ale jest ski rajza, ski touring rajza. To co tak trzasko, no to, to ski tury. Dużo powalonych strumów na podchłów w lesie. Ciekawe, czy woda już przywrócili. Bo jak nie, kurczę, ja je cały spoczony. Także taki zaśmierdziany do roboty raczej nie chce iść. Ale z drugiej strony w robocie też się człowiek spoci. No więc, bo co to za robota bez spocenia się? No słuchajcie, jak się nikt nie spoci w robocie, to znaczy się, że gówno robi. Najmniej ja tak sądzę. Widać już zabudowania w Strzelnicy Myśliwskiej. Ta pani na biegówkach tutaj się daleko chyba biegnie. A ci na tych psiech zaprzęgach, no naprawdę rewelacyjny pomysł. Także jak widzicie, u nas choć zrobiło się zimowo, to ludzie nie siedzą w chałupach. Chociaż mój sąsiad na przykład jest taki, że on na rowerze już latami nie jeździł. Zresztą on nigdy jakoś tak nie był aktywny pod względem sportowym. Wiadomo, no, jedni lubią siedzieć w chałupie. Trzeba w domu siedzieć w chałupie. Nie, Kajo tam by dołaził się spocym. Kurde, jak ja nie cierpię takich. Co z tego, że się spoci? A rusz dupę, schudniesz, spolisz kalorie. Oczywiście, jak ktoś jest chory, no to inna sprawa, czy starszy jakiś człowiek. Ale jak jest młody, 40 na karku, nic mu nie ma. Wiadomo, mąż dziecka, no to weź dziecka też, no. Idź na ta godzina. Połaż po tym polu, a nie tylko w chałupie siedzieć. Dziecka przed komputerem albo telefon dać do ręki i sprawa załatwiona. Co to za mania? Co to za głupota? Ja się nie wychowywał w takich rzeczach. Ja zawsze godął, że jak deszcz spada, to dziecka w chałupie się nudzą. Zresztą u nas tak za bajtla godali. Ale nie wszyscy. I powiem wam tak, dzisiaj jakże wyszedł, jakże zobaczył, czy wczoraj, żeście też to na filmie widzieli, ta nasza kępka pusto, zero dziecek, kurczę, jakby ja był bajtlem. Zresztą pokażę wam zdjęcia z tamtych czasów. Więc obejrzyjcie se zdjęcia. Jak ja był, może już nie bajtlem, ale jeszcze niepełnoletni, wiele nas tam na kiemce było. Słuchajcie, to było nie do pomyślenia, żeby takie warunki były, żeby żaden na kiemka nie szedł. Całe dnie się tam spędzało, całe soboty, niedziele ze szkoły się w tydniu przyszło, wszyscy szli na kiemka. Teraz to dziecka są leniwe. Teraz to już, kurczę, nie wróci.
Chociaż no, ta pani co biegała na nartach, jakoś pani spacerowała z buta tutaj przez Zaprzęgi, tutaj ktoś na rowerze jechał. Jest trochę inna mentalność, ale z tymi dzieckami przy komputerach czy przy telefonach to jest obłęd, to jest straszne, słuchajcie. Co z tych dzieciak wyrośnie? Jak oni nie chcą ćwiczyć na WF-ie, jeszcze starzy im usprawiedliwienia piszą zwolnienia raczej, żeby oni nie ćwiczyli na WF-ie. No przecież to jest chore. Za moich czasów nie było żadnych dysleksji, nie było żadnych jakichś dysgrafii. Teraz wymyślają takie głupoty, dysleksje, dysgrafie. U nas to gadali, jak był matuł, to był matuł po prostu. Ja gadam prosto z mostu, ja się nie pierdzielę. Tak gadali, tak było. Nie ma co temu zaprzeczać. Dobra, trochę się nakręcił zaś. Ale wiecie, ja jest luzo, to ja muszę się zawsze nakręcić. Piękna zima. Oby takie zimy były jak najczęściej. Takie śnieżyce. Niektórzy nawykają, a że trzeba auta odśnieżać, że zima, że mróz. Dupy mają za wygodne. I tak się to dzieje. Ciepełku by się tylko się działo, piwko by się piło. Nie ma opcji. Ma być zima, to nie jest zima taką, jaką widzicie teraz. A nie jakiś ciepły marasy. I co z tego, że na rowerze nie jeżdżę? Chociaż sezon jeszcze trwa. Ale nie samym rowerem człowiek żyje. Idź jeden z drugim, idź na spacer. Idź do lasu, weź dziecka, weź żona. Kogokolwiek. A nie sieć i oglądaj te pierdoły w telewizji. Słuchaj o jakichś wojnach, o covidach, o tych różnych... Ach, fuf. Szkoda gadać. Ale się nakręcił, kurde. Ale powiem wam tak, że... Jestem zachwycony tym, co widzę. Dawno takich pięknych scenerii w naszej ojczyźnie tutejszej śląskiej poza górami nie było. I co z tego, że żech stracił tę fokę? Fokę żech znalazł. Ale co, idę bez foków i tyle. No i co z tego, że idę na noc do roboty? No i wyszełek przy strzelnicy. Myśliwski chyba mnie tu nie zastrzelu. O Boże, jak to jest piękne, kurczę. Oby jak najdłużej tam było. Ale święta Bożego Narodzenia, które u nas są zwane godnymi świętami, ma być ciepło, ma być maraz, ma loć. Oby nie, no ale... Ale te święta to by mogły teraz być. Także jest to coraz cieplejsze te zimne dni. Taki krajobrazu to już do rzadkości należy tutaj w naszym terenie. Było się bajkiem, zimy były fajniejsze. Ludzie byli bardziej fajni. Byli bardziej równi, jeden z drugim był, jeden drugiemu pomogą. A dzisiaj co? Przedupa. Jeden drugi do pogoni. Jeden strzelnicy z tym zgromadzony. Ale przyjałka jechały, więc nie ma z tym zgromadzony zadania kierunku. Przy ulicy Strzelarskiej. Niestety drogę solą posypali. No to jak widzicie, ja już się zbliżam ku końcowi. Ponad 10 km będzie. Jestem spocony, więc trzeba iść do chałupy, żeby się nie wyziębić. No i pomału iść do roboty. Bo trzeba pracować, żeby wcześniej skończyć przed
Vidium przodnim dniem, a z kuli tego, że już rajzy przed tym dniem nie będzie, no to dobrych świąt wszystkim. Nie będę się tutaj rozczulał nad życzeniami, nad wiąsowaniem, bo wiadomo, że te moje filmy są oglądane o różnych porach roku, więc jakieś tam wiąsowanie z kuli świąt to jest nie po drodze. No jeżeli ktoś będzie oglądał film w lipcu, no to nie będzie to za bardzo pasowało. Ale jest fajnie. Dobrze, że ta zima, że trochę wykorzystał. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I robimy wszystko, żeby tak było. Ja już się zbliżam do swojego miejsca docelowego. Pętla będzie przy chałupie. Zrobiona do chałupy niedaleko. Więc jeszcze raz zgodą. Nie siedźcie w chałupach. Nie oglądajcie telewizorów, komputerów. Tylko idźcie, poruszajcie się. W jakikolwiek sposób. Nie słuchajcie pierdół o żadnym smogu. Bo pamiętajcie, że smogu nie ma, a to jest tylko wytwór ludzki wypoczyn. Kiedyś hajcowali więcej, nikt nie gadał o żadnym smogu. Teraz mamy jakieś problemy. Także ruszać się trzeba. Nie żadne trenażery, ani różne inne czystwa, tylko na zewnątrz. Na zewnątrz to żaden trenażer nam tego nie wynagrodzi. A ruchu trzeba. Ludzie są leniwi. Fajnie było, ale trzeba kończyć. Ja już jest blisko chałupy. Czyńcie się i do zaś. I ruszajcie się. Ruszajcie się, bo ruszać się trzeba. Nie siedzę w chałupie. W chałupie to tylko ludzie umierają. Czyńcie się i do zaś.